Cześć, tym razem nieco krócej z targów MWC w Barcelonie, które już dobiegły końca, ale myślę, że nadal bardzo interesująco. ZTE pokazało pierwszy telefon z technologią 5G. W Polsce zdążył rozpowszechnić się standard LTE i na terenie całego kraju mamy bardzo szybki internet do około 300 megabitów na sekundę. Zależne jest to oczywiście od kolejnych standardów sieci LTE. ZTE poszło jeszcze do przodu i zaprezentowała sieć 5G, która jest w stanie przesyłać dane z prędkością 1 gigabita na sekundę. Dlatego telefon z wykorzystaniem tej technologii nazwali ZTE Gigabit Phone. Zaprezentowany egzemplarz nie jest oczywiście telefonem gotowym. Jest to egzemplarz ekspozycyjny, który miał pokazać możliwości tej technologii. Kiedy pojawi się pierwszy taki model od tej firmy lub od jakiejkolwiek innej, tego jeszcze nie wiemy. Technologia nadal jest w fazie rozwoju i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Krótko mówiąc, mielibyśmy ponad 3 razy szybszy internet w telefonie niż mam dotychczas, co pozwoliłoby mobilnemu internetowi zrównanie się z tym stacjonarnym. Tak jak teraz przy LTE, który ma do 300 megabitów na sekundę przepustowości, mamy tak naprawdę do dyspozycji około 70-80 megabitów na sekundę w takich lepszych okresach, gdzie nie korzysta z sieci dużo osób. Tak tutaj faktycznie moglibyśmy osiągnąć te kilkuset megabitowe przepustowości, co pozwoliłoby na naprawdę wygodne korzystanie z mobilnego internetu, które już teraz jest wygodne, ale pozwalałoby na dużo więcej niż pozwala teraz. Jak zapatrujecie się na taki postęp? Czy myślicie, że technologia, którą zaprezentowało ZTE, ma szansę przejść i może dzięki niej ZTE trochę się wybić na rynku technologii mobilnej? Zobaczymy z czasem. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!